Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam Harley'a 1200 XL, na którym będziemy jeździć na jednym kole. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od bardzo wygodnej limuzyny, którą już widzieliście na naszym wcześniejszym filmiku. Audi A8, wersja standardowa, nie w wersji long. Rocznik 2014, tu jest dokładnie czerwiec. Przebieg 68 tysięcy kilometrów. 2014 rocznik. U nas 2017 potrafią mieć po 300 tysięcy już najechane, ponieważ jest to wygodna limuzyna po to, żeby robić trasy Niemcy, Holandia, Szwajcaria, tam i z powrotem jeździć. Wozić biznesmenów wygodnie, ale oczywiście to jest także samochód rodzinny, który ma wozić wygodnie rodzinę do celu. Jest to naprawdę bardzo duża limuzyna. Silnik w prezentowanym egzemplarzu jest to 4-litrowa jednostka TFSI z napędem oczywiście quattro, jeśli chodzi o Audi. Myślę, że tutaj nie będziemy się zbytnio rozwodzić o silniku czy o napędzie. Opinii masę, jeśli chodzi o internet. Skupmy się na prezentowanym egzemplarzu, ponieważ importowaliśmy go ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechał nam na pełnym wyposażeniu, na hydraulice, uszkodzeń. Zaraz do nich przejdziemy, bo ponieważ jesteśmy już w trakcie składania samochodu po lakierowaniu. Przechodząc do uszkodzenia, samochód od takich najdrobniejszych. Tutaj dwie ryski na słupku oraz dachu, które zostawiamy tak jak są, robimy małą zaprawkę. Idąc do przodu, ponieważ główne uszkodzenie było z prawego przodu, mamy wymienione obie lampy europejskie. Klient załatwiał sam sobie części do tego samochodu. Przywiózł nam kompletny przód. Tak naprawdę nie był on potrzebny, ale kupił, ponieważ był w dobrej cenie. Powiedział, że resztę sobie sprzeda. Często też tak klienci robią. Jeśli oczywiście ktoś ma do czynienia z motoryzacją, akurat ten miał, więc sobie powystawia resztę części. Tutaj mamy wrzucony nówkę pas z chłodnicami, które mają oficjalnie tam przebiegu gdzieś około 1000 do 5000 km, czyli są bardzo świeże, zmieniliśmy po prostu z tych starych, przerzuciliśmy nowe teraz. Uszkodzenie było tutaj, czyli był pas uszkodzony. Tak jak widać, to jest nowe, kupione w ASO, taki wspornik metalowy i tutaj jeszcze jeden. Oba one były przełamane. Całe uszkodzenie poszło tak dołem, tutaj w tą stronę, więc to wszystko jest tutaj powymieniane. Błotnik nowy, zderzak nowy, kompletny. Samochód przyjechał do nas bez części, czyli wszystko musieliśmy kupować w komplecie. Zderzak i generalnie te rzeczy bardzo drogie, ponieważ tutaj mamy kompletny zderzak z kamerą, z radarami, z czujnikami, więc to wszystko się zbierało w kupę i naprawdę sporo to generalnie wychodzi. Do ceny zaraz przejdziemy, mniej więcej ile ten samochód w naprawie wychodzi i w imporcie ze Stanów Zjednoczonych, ale tutaj na to trzeba zwrócić uwagę na samym początku, co powiedziałem, przebieg. Bardzo ciężko znaleźć u nas samochód z takim przebiegiem. Nam się udało właśnie taki egzemplarz znaleźć, więc to też tak naprawdę do cen rynkowych ciężko się porównać do rocznika 2014, który już ma zrobione około 400 tysięcy, 300 do samochodu, który jest praktycznie jak nowy. Ten przebieg jest tutaj realny, ponieważ jest bardzo zadbany. Cała reszta w tym pojeździe do małych poprawek. Obcieniowane drzwi, błotnik polakierowany, maska polakierowana, ponieważ miała tutaj uszkodzenie, ona jest także wymieniona, no i cały zderzak. W środku tutaj nie trzeba było nic lakierować, ponieważ nie dostało uszkodzenie głębiej, więc tu naprawdę bardzo fajna naprawa, generalnie bardzo dużo wymiennych części. Samochód jak do nas przyjechał, leżał, mówiąc tak kolokwialnie, ponieważ całe zawieszenie po prostu było spuszczone w powietrze, więc ta pneumatyka leżała, to po prostu naprawiliśmy. Teraz tak jak widzicie, jest podniesiony cały samochód, jeszcze będą tarczki zmieniane, języki. Będą programowane lampy przednie, ponieważ mamy tutaj matrixy, ale mamy tutaj kamerę, mamy drugą kamerę, więc wymieni się tylko prawdopodobnie moduł, zakodować i to wszystko będzie działać, ponieważ gdybyśmy chcieli włożyć do full LED-owych zwykłych lamp, dajmy w Audi, chcielibyśmy włożyć matrixy, a nie będziemy mieli kamery w szybie, to wtedy trzeba taką kamerę zakupić, szybę wymieniać, to już jest naprawdę masa roboty i masa dodatkowych kosztów, więc jeśli mamy full LED-owe lampy, a nie mamy kamery, to nawet nie próbować tak naprawdę iść w matrixy, bo to są niepotrzebne koszty, a bądźmy szczerzy, że nie robią aż takiej wielkiej różnicy. Przechodząc sobie do tyłu, no to z tyłu nie mieliśmy żadnej szkody w tym samochodzie. Jeszcze są niewymienione tylne lampy, będziemy je demonstrować.
zamontować. Bardzo niefajnie listwa tu jest zamontowana, ta chromowa, bardzo delikatnie trzeba ją ściągać, żeby się nie połamała. Ma bardzo dużo zaczepów, a jest naprawdę cienka. Wymieniamy je na europejskie, nie przerabiamy akurat tych lamp. Klient, który zakupywał części, wszystko kupił od jednego handlarza z częściami, więc to też jest bardzo duży plus dla takich samochodów, ponieważ ten handlarz miał wszystkie części do niego, więc małe śrubeczki, jakieś dodatki, wszystko nam po prostu wysyłał. Nie trzeba było kupować każdej części w ASO, ponieważ jak brakuje części, to każde śrubki potrafią, nawet taka mała śrubeczka kosztować 10 zł, no to jest rozbój w biały dzień, generalnie takie ceny. Przejdźmy sobie jeszcze do środka, pokażmy mniej więcej jak ten samochód się prezentuje i pokażemy na jakichś dodatkowych wyposażeniach mieliśmy akurat prezentowany egzemplarz. Z takich dodatkowych rzeczy, jeśli chodzi o ten egzemplarz, mamy ponadpakietową podsufitkę z alkantary ciemną, czyli bardzo ładnie się nam tutaj to wszystko prezentuje. Oczywiście mamy szyberdach, jeśli chodzi o fotele, są także dodatkowo jeszcze wentylowane. Z tyłu mamy także podgrzewane fotele prawy oraz lewy, środkowy nie jest podgrzewany, ale powiedzmy, że ten samochód jest przystosowany dla 5 osób, jeśli chodzi o jazdę, ale żeby wygodnie takim samochodem naprawdę komfortowo jeździć, to standardowo 4 osoby tutaj się mieszczą. Mamy dwa bardzo duże fotele z tyłu, które praktycznie są identyczne jak te z przodu, jeśli chodzi o samą wygodę. Poza tym, to już jest Audi A8, więc mamy full komfortu. Pamięci w fotelach, automatyczne lusterka podgrzewane. No, myślę, że tutaj, jak powiem, w większości filmików nie ma co opowiadać. Jest dość filmów akurat o tym egzemplarzu, żeby sobie popatrzeć, jak się prezentuje. Najistotniejsze, czy taki samochód warto zakupić ze Stanów Zjednoczonych, czy ta cena w ogóle jest adekwatna. U nas w Polsce mniej więcej, nawet tak szczerze powiedziawszy, że widziałem gdzieś oferty, że idzie kupić w okolicach 110 tysięcy, ale są także, gdzie kosztują około 180. Akurat prezentowany egzemplarz, on się, myślę, na gotowo gdzieś w okolicach 120 tysięcy, jak nie troszkę lepiej, ale tutaj mamy przebieg i to robi swoje. Mówimy już po konwersji na lampy europejskie, będzie w 100% europejski samochód, więc każdy sobie musi przemyśleć, czy warto taki samochód zakupić, czy dla niego czasami właśnie ta cena jest najistotniejsza, czy istotne jest właśnie takie rzeczy jak przebieg, rocznik. Tutaj akurat klientowi bardzo zależało na przebiegu, no i trafiliśmy akurat w taki egzemplarz, który myślę, że w 100% się pokrywa z wyszukiwaniami, na które wcześniej się decydowaliśmy. Jeśli chodzi też ogólnie o Audi A8, oczywiście idzie kupić taniej, poniżej ceny rynkowych. Wszystko mówię w zależności od aukcji, jak się aukcja potoczy. Ustalamy sobie cenę z klientem, podchodzimy do aukcji, wygramy aukcję w tej cenie lub poniżej, importujemy auto. Jeśli nas przebiją, aukcja będzie wyższa, odpuszczamy taką aukcję, no i szukamy później kolejnego samochodu. I tak to wygląda z każdym. Ja to mówię, jeśli chodzi o Stany, nic na siłę, bo tutaj potrzebny jest czas, trzeba znaleźć fajny samochód, który faktycznie będzie później nas cieszył i wszystko będzie z nim ok, więc to jest istotne, żeby przy wyborze samochodu ze Stanów Zjednoczonych mieć w głowie, że to będzie trwało i że trzeba naprawdę dobrze poszukać, żeby znaleźć naprawdę ciekawy egzemplarz. Kolejny pojazd, który pokazujemy, jest to Harley Davidson w wersji XL 1200, oznaczenie 48. Jest to chyba pierwszy motocykl, który pokazujemy, ponieważ większość motocykli, które ściągamy, idą prosto do klientów. Raczej mało kiedy zajmujemy się naprawą motocykli, choć mamy do tego zaplecze. Tutaj właśnie przyjechał do nas taki egzemplarz, rocznik 2019 z przebiegiem 280 mil, czyli praktycznie nówka, salonowy. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, zaraz przejdziemy sobie do Szkody. Krótko, historycznie model Sportster, produkowany od 1957 roku. Wtedy Harley wypuścił właśnie pierwsze takie modele, żeby zrobić coś budżetowego, żeby walczyć z koncernami Wielkiej Brytanii i tak naprawdę cały czas się ciągnie ta linia. Są to naprawdę bardzo fajne motocykle, które się prezentują świetnie. Mają bardzo dużo customowych części. Tak naprawdę ten motocykl możemy calutki przerobić na inne. Wiele z nich jest budowane na Cafe Racery czy podobne egzemplarze. Myślę, że akurat ten model 48 powinien zostać tak naprawdę w takiej bazowej wersji, ewentualnie z małymi zmianami, ponieważ jest to taki jubileuszowy produkt. Na 60-lecie wypuścili Sportsteru właśnie ten model 48. Dlaczego 48? W 1948 produkowany model 5, 125 na cześć bak, który jest mniejszy, mieści tutaj niecałe 8 litrów paliwa i jest z płaskim dnem, więc na cześć tego modelu właśnie zrobili taki generalnie bak.
i wypuścili taki model jubileuszowy. Z takich też jubileuszowych rzeczy, lata 80. mniej więcej stylizowany nowy znaczek po 2017 roku, ponieważ ten produkowany egzemplarz 48 wyszedł już w 2010 roku. Tutaj mamy już jakby najświeższy model, który wyszedł z gamy właśnie tych XL-i. Mamy, jeśli chodzi o XL 1200, no to jeszcze mamy Customa, czy mamy Sporta, więc one troszeczkę się różnią wyglądami, ale powiedzmy, że silnik i cała baza jest ta sama. Głównym elementem Harley'a Sportstera, różnicą pomiędzy innymi jest to, że skrzynie oraz silnik mamy w jednej obudowie, nie są one rozłączne, więc to jest taki, powiedzmy, element, który różni Sportstery od innych modeli. Mamy tutaj w tym akurat modelu regulowane zawieszenie z takich dodatków, lusterka, mamy dolne, jak przystało na XL-a 1200, mamy bardzo duże, masywne lagi, one są troszeczkę większe od jego, można powiedzieć, brata Iron 883, który ma silnik właśnie, jak sama nazwa mówi, 883. On bazuje akurat troszeczkę na innych parametrach, ale tak naprawdę ten silnik, który jest w tym 883, jakbyśmy powiększyli mu tłok, to byśmy zrobili z niego też 1200. Jeśli chodzi o uszkodzenie tego motocykla, był zalany słodką wodą. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, dokumentacja jak najbardziej była poprawna, dlatego się skusiliśmy na import takiego pojazdu. Zazwyczaj nie importujemy zalanych pojazdów, chyba że ktoś nalega, więc tutaj ten akurat idzie blisko tutaj do nas. Postanowiliśmy go zalicytować. Zniszczenia były takie jak łożyska, które stały, które już były przyrdzewiane po tym czasie, który do nas przyjechał, więc to trzeba było wymienić. No i cała procedura odpalenia silnika. Nie jest to tak, że samochód czy motocykl, choć samochodów tak naprawdę nigdy nie kupiliśmy zalanego, więc nie wiem, jaka procedura. Nie pchamy nigdy klientów w samochody zalane, ponieważ są to samochody, które jak elektronika dostała gdzieś prędzej czy później, to się zemści. Tutaj tak naprawdę mamy jeden komputer, elektronika jest znikoma, więc postanowiliśmy zalicytować taki motocykl. Idąc do całej procedury odpalenia takiego motocykla, przed odpaleniem przelanie kilkukrotnie na naftą, całości, kręcenie ręcznie. Dopiero my odpaliliśmy ten motocykl naprawdę chyba po 5 dniach, zanim do nas przyjechał. Tak, żeby to wszystko, każdą rdzę, po prostu cokolwiek, nawet czy by się tam było w środku, czy nie, to żeby to wszystko było ok, żeby nie było żadnych problemów później, no, żeby nie przytrzeć silnika przy odpalaniu, bo można było go zrobić na hura, odpalić i niestety, ale można by było narobić więcej szkód niż pożytku z takiego motocykla. W tym momencie jesteśmy tak naprawdę na dopieszczaniu tego pojazdu. No, czyścimy go, polerujemy te wszystkie rzeczy. Woda dała też znać właśnie na połyskujących elementach, ponieważ było bardzo dużo takich kropeczek, które w tym momencie polerujemy, no, ale to wszystko schodzi. Jakoś większego problemu nie ma w tym motocyklu. Tutaj powiedzmy tak, że ryzyko popłacało. Bardzo mały przebieg, wysoki rocznik i cena naprawdę świetna, jeśli chodzi o ten egzemplarz. U nas mniej więcej za 48, za nowe trzeba dać około 50 paru tysięcy w bazowej wersji, więc tu już mamy kilka dodatków. Wyszedł naprawdę sporo mniej. Ogólnie w Stanach Zjednoczonych takie egzemplarze mniej więcej 30-40 tysięcy idzie zakupić, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna oszczędność. Ale tutaj, tak jak mówię, no, mieliśmy ten motocykl zalany, no, posprawdzaliśmy historię, wiedzieliśmy co i jak, więc skusiliśmy się. No i tu akurat popłacało, ale woda nie zawsze popłaca, więc dlatego nie namawiamy klientów i trzeba mieć to w głowie, że wygląda coś ładnie na aukcji, jest to nieuszkodzone, a w rzeczywistości może do nas to przyjść i okazać się, że przykładowo może być silnik padnięty, skrzynia, cokolwiek. No jeśli ktoś by ten motocykl odpalił, jakby był zalany, jakby to było wszystko zastane, no to mógłby być problem. Tu akurat nie było większego problemu, ponieważ woda się tylko dostała tutaj do filtra, do takich elementów, które były tu powierzchownie. Nie przelało go całego, więc to wszystko tak naprawdę odpaliło bez żadnego problemu. Wiadomo, świece, takie rzeczy powymieniane, cała instalacja, no, rozgrzebany był do zera, sprawdzony, przeczyszczony, wszystko popsikane, posprawdzane od nowa, złożony. No i mamy go na razie w takiej wersji, jak stoi, czyli jeszcze jest brudny. Będziemy go polerować do końca pewnych elementy, tak żeby było ładne, bo tak to jest ogólnie przeczyszczone. Jeśli chodzi o import pojazdów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady czy z Japonii, tak jak widzicie, skupiamy się głównie na samochodach, bo z tego nas głównie znacie, ale importujemy wszystkie pojazdy, czy to łodzie, busy, powiedzmy, że takie bardzo rzadko, motocykle dość często, więc jak najbardziej można importować. Jeśli chodzi o Harley'e, mamy tutaj wyższe cło, bo jest ono 31%, więc sobie te koszty trzeba relatywnie przeliczyć. Jeśli chodzi o pozostałe marki, już nie z rynku amerykańskiego, to cło mamy z
standardowe 6%. Nie mamy akcyzy na takie pojazdy, więc nam tutaj odchodzi jakiś koszt. Oczywiście te egzemplarze ze Stanów Zjednoczonych najbardziej opłacalne, te droższe półki, ponieważ czym tańszy egzemplarz, no to jakby ta różnica się nam zmniejsza. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli podobał się filmik, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, ponieważ daje nam to motywację do nagrywania kolejnych filmów. YouTube nas też przez to promuje. Tutaj nie chodzi głównie o jakieś pieniądze, bo z tego YouTube'a nie ma praktycznie żadnych pieniędzy, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największego grona odbiorców, którym będziemy mogli zimportować naprawdę bardzo fajne samochody. Będziemy się starać, żebyśmy znaleźli jak najlepsze pojazdy i mieć jak największe grono klientów, które będzie zadowolone z pojazdu, które będą później użytkować. Dlatego jeśli szukacie motocykli czy samochodów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Japonii, zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!